Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Podstawowa zasada w medycynie wśród lekarzy to jest primum non cere. Po pierwsze, nie szkodzić. I taka sama zasada powinna przyświecać nam, politykom. Pierwsze, nie szkodzić pacjentom, pierwsze, nie szkodzić systemowi i nie atakować się w sprawach ważnych i istotnych. Moi drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o bardzo delikatnej sferze. Mówimy o życiu i śmierci danego człowieka, który ewentualnie może ulec tej chorobie nowotworowej. Mówimy o najważniejszej rzeczy dla człowieka, o jego ratowaniu. Dlatego nawołuję do pewnego namysłu i pani minister zadaje pytanie, ponieważ w pilotażu wzięło 37 tysięcy pacjentów udział. Wiemy, że są pewne założenia, które wyszły z tego pilotażu, pewne rzeczy się sprawdziły bardzo dobrze. Dlatego też przyłączam się do pytania. Czy moglibyśmy już w ciągu najbliższego jednego miesiąca do trzech miesięcy wprowadzić koordynatorów? Drugie, czy moglibyśmy w końcu usankcjonować w przepisach prawnych w formie rozporządzenia kartę DILO? Bo karta DILO nadal nie ma swojego umocowania prawnego. Pora ją ujednolicić, bo ona się sprawdziła w pilotażu. A więc bardzo proszę, moi drodzy Państwo, 130 milionów w kontekście 15 miliardów, które idzie na onkologię, to była tylko nakładka na to, żeby właśnie ten system usprawnić, przyspieszyć, zbadać i żeby właśnie sprawdzić tą koordynowaną opiekę. A więc myślę, że się bardzo dobrze sprawdził. Te 37 tysięcy ludzi, którzy brały udział w tym pilotażu, na tym bardzo skorzystały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Marcina Józefa Ciuka.